W nocy po długiej i ciężkiej chorobie zmarł ojciec Marian Sojka, redemptorysta. Od lat posługiwał w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. W ostatnim czasie pełnił obowiązki dyrektora powstającego w Toruniu Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. Miał 61 lat. Ojciec Marian Sojka urodził się 25 września 1959 roku w Rytwianach w województwie świętokrzyskim. Do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela wstąpił w 1978 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1985 roku z rąk księdza biskupa Jerzego Ablewicza. W latach 1986-1989 studiował historię Kościoła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Od 1994 do 1996 roku pełnił funkcję przełożonego domu zakonnego i rektora Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Krakowie. Ojciec Marian od lat posługiwał w Radiu Maryja i Telewizji Trwam, opiekował się kołami i biurami Radia Maryja. Komentował i relacjonował najważniejsze wydarzenia z udziałem Ojca Świętego, m.in. papieskie pielgrzymki, środowe audiencje generalne oraz cotygodniowe spotkania papieża z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. W ostatnim czasie ojciec Marian pełnił obowiązki dyrektora powstającego w Toruniu Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. Był także dyrektorem biblioteki w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. O śmierci ojca Mariana Sojki poinformował dziś na antenie Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk, założyciel i dyrektor toruńskiej rozgłośni. Trudno mi to mówić, bo nie przypuszczałem, że tak będzie. Ojciec Marian zmagał się z poważną chorobą. Staraliśmy się pomóc jak najbardziej. Bardzo proszę o modlitwę. Ojcze, może teraz pomódlmy się wszyscy za ojca Mariana. O niebo dla niego. Dyrektor Radia Maryja podziękował wszystkim lekarzom i personelowi medycznemu, który opiekował się ojcem Marianem. Pogrzeb ojca Mariana Sojki odbędzie się w piątek o godzinie 15 w kościele pod wezwaniem świętego Józefa w Toruniu.